11 października 1933 roku, czwartek. Starałam się odprawić godzinę świętą, ale zaczęłam ją z wielkim trudem. Jakaś tęsknota zaczęła szarpać moim sercem. Umysł mój został przyćmiony tak, że nie mogłam pojąć prostych form modlitwy. I tak przeszła mi jedna godzina modlitwy, a raczej walki. Postanowiłam drugą godzinę się modlić, ale cierpienia wewnętrzne się zwiększyły: wielka osłość i zniechęcenie. Postanowiłam trzecią godzinę się modlić. W tej trzeciej godzinie modlitwy, którą postanowiłam odprawić, klęcząc bez żadnego oparcia, Ciało moje zaczęło się dopominać wytchnienia, jednak w niczym nie sfolgowałam. Rozkrzyżowałam ręce i, chociaż słów nie mówiłam, jednak aktem woli trwałam. Po chwili zdjęłam pierścionek z palca i prosiłam, ażeby Jezus spojrzał na ten pierścionek, który jest znakiem naszego wiecznego złączenia. I ofiarowałam Panu Jezusowi te uczucia, jakie miałam w dzień ślubów wieczystych. Po chwili czuję, że serce moje zaczyna ogarniać fala miłości. Nagłe skupienie ducha, zmysły cichną, obecność Boża przenika duszę. Wiem tylko to, że jest Jezus i ja. Ujrzałam Go w takiej postaci, jakiego widziałam w pierwszej chwili po ślubach wieczystych, kiedy odprawiałam także godzinę świętą. Stanął nagle Jezus przede mną obnażony z szat, okryty ranami na całym ciele. Oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała zeszpecona, pokryta plwocinami. Wtem mi powiedział Pan, Oblubienica musi być podobna do oblubieńca swego. Zrozumiałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na jakieś wątpliwości. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie i pokorę. Córko moja, patrz, co zrobiła ze mną miłość dusz ludzkich. W twoim sercu znajduję wszystko, czego mi odmawia tak wielka liczba dusz. Serce twoje jest mi odpocznieniem. Często zachowuje wielkie łaski pod koniec modlitwy. W pewnej chwili, kiedy odprawiłam nowennę do Ducha Świętego, co do Spowiednika, odpowiedział mi Pan: Dałem ci go wpierw poznać, nim cię tutaj przełożeni przysłali. Jak będziesz postępować ze Spowiednikiem, tak ja będę postępował z Tobą. Jeżeli będziesz się ukrywać przed Nim, Chociażby to była najmniejsza łaska moja, to i ja ukryję się przed Tobą i pozostaniesz sama. I postępowałam według życzenia Bożego, a głęboki spokój zapanował w duszy. Teraz rozumiem, jak Bóg broni spowiedników i jak się za nimi ujmuje. Rada księdza doktora Sopoćko. Bez pokory nie możemy się podobać Bogu. Ćwicz się w trzecim stopniu pokory, to jest, nie tylko się nie tłumaczyć i uniewinniać, jak nam coś zarzucają, ale cieszyć się z upokorzenia. Jeżeli te rzeczy, które mi mówisz, prawdziwie od Boga pochodzą, to przygotuj duszę swoją na wielkie cierpienia. Spotkasz się z nieuznaniem, z prześladowaniem. Będą na ciebie patrzeć jak na histeryczkę, dziwaczkę, ale Bóg łaski swojej nie poskąpi. Prawdziwe dzieła Boże zawsze napotykają na trudności i nacechowane są cierpieniem. Jeżeli Bóg będzie chciał coś przeprowadzić, to wcześniej czy później przeprowadzi. Pomimo trudności przeprowadzi. A ty tymczasem uzbrój się w wielką cierpliwość. Kiedy zostałam uspokojona i pouczona, jak postępować po tych drogach Bożych, Duch mój rozradował się w Panu i zdawało mi się, że nie idę, ale biegnę. Zostały mi rozwiązane skrzydła do lotu i zaczęłam szybować w sam żar słońca i nie obniżę się, aż spocznę w tym, w którym utonęła dusza moja na wieki. I poddałam się całkowicie wpływowi łaski. Wielkie są zniżenia Boże do duszy mojej. Nie usuwam się ani wymawiam, ale tonę w Nim jako jedynym skarbie swoim. Jedno jestem z Panem, niejako niknie nie przepaść między nami, Stwórca i Stworzenie. Przez parę dni dusza moja była jakoby w ustawicznej ekstazie. Obecność Boża ani na chwilę nie opuszczała mnie i dusza moja trwała w ustawicznym, miłosnym złączeniu z Panem. Jednak nie przeszkadzało mi to do spełnienia obowiązków. Czułam, że jestem przemieniona w miłość. Płonęłam cała, ale bez szkody. Ustawicznie tonęłam w Bogu. Bóg mnie tak silnie i potężnie pociągał ku sobie, że chwilami nie zdawałam sobie sprawy, że jestem na Ziemi. Przez tyle czasu krępowałam łaskę Bożą i lękałam się jej. Teraz Bóg sam przez tego ojca Andrasza usunął wszelkie trudności. Duch mój został zwrócony ku słońcu i rozkwitł w Jego promieniach dla niego samego. Wiele marnowałam łaski Bożej, gdyż zawsze się bałam złudzenia. I chociaż Bóg mnie tak potężnie pociągał ku sobie, że często nie było w mej mocy opierać się łasce Jego, gdy nagle zostałam pogrążona w nim. A w tych chwilach Jezus mnie tak napełniał swym pokojem, że później, chociaż chciałam się niepokoić, to nie mogłam. I wtem usłyszałam w duszy te słowa: Abyś była spokojna, że ja jestem sprawcą tych wszystkich żądań od ciebie. Udzielę ci tak głębokiego spokoju, że chociażbyś chciała się niepokoić i trwożyć, dziś nie będzie to w twej mocy. Ale miłość zalewać będzie twą duszę aż do zapomnienia o sobie. Później Jezus dał mi drugiego kapłana, przed którym kazał mi odsłonić swoją duszę. Chociaż w pierwszej chwili czyniłam to trochę z ociąganiem się, ale surowe upomnienie Jezusa dokonało w duszy mojej głębokiej pokory. Pod Jego kierownictwem szybko dusza moja postępowała w miłości Bożej. I wiele życzeń pańskich zostało na zewnątrz spełnione. Nieraz zastanawiałam się nad odwagą i głębią pokory jego. Od chwili, kiedy mi Pan dał kierownika duszy, jestem wierniejsza łasce. Dzięki kierownikowi jego czujności nad duszą, poznałam, co to jest kierownictwo i jak Jezus na to patrzy. Za najmniejsze uchybienie Jezus mnie upominał i zaznaczył mi, że sprawy, które przedstawiam spowiednikowi, on sam rozsądza, a wszelkie uchybienie przeciw niemu jego samego dosięga. Kiedy dusza moja pod jego kierownictwem zaczęła zażywać głębokiego skupienia i pokoju, często słyszałam w duszy te słowa: Umacniaj się do walki, parokrotnie nieraz powtórzone. Jezus daje mi poznać często, co mu się w duszy mojej nie podoba. I nieraz strofował mnie za takie na pozór drobiazgi, a jednak w rzeczy samej miały wielkie znaczenie. Przestrzegał mnie i ćwiczył jak Mistrz. Przez wiele lat wychowywał mnie sam, aż do chwili, kiedy dał mi kierownika duszy. Dawniej sam mi dawał poznać, czego nie rozumiałam, a teraz każe mi się pytać o wszystko spowiednika i często mówi mi tak. A ja ci odpowiem przez usta jego. Bądź spokojna.